Hej, witajcie z powrotem, znowu jeszcze raz Ori. Wczoraj skończyliśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym się zacząłem rozgadywać. Mamy uciec przed sową, która nas ściga, ponieważ uwolniliśmy chyba element wiatru i zorientowała się, że jesteśmy w pobliżu. Co jest najgorsze, kiedy wychodzę na zewnątrz, czyli na nie mam ściany koło siebie, czy tam nie widzę ściany, za którą chowa się Ori. Sowa widzi mnie i mam parę sekund, aby uciec, jeżeli nie, robi się coś takiego i koniec! I zaczynamy od miejsca, w którym się bezpiecznie schowaliśmy. Dobra, ja pamiętam mniej więcej tą drogę, więc muszę zrobić coś takiego. Pod wodą mi raczej nie dorwie. Widzę, że nie wykupiłem sobie mocy oddychania pod wodą, więc jest lekka dupa. Tutaj muszę użyć pająka. Wbiłem się w ścianę, ja pierdzielę. Hop, 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 hop. Pająk. Pająk, jeszcze raz. To muszę zrobić tak, przeskoczyć. Równo nie widziałeś mnie. No, też tak myślałem. Teraz przejść tutaj. I muszę iść na prawo, uciekać na prawo. Aha, muszę wykorzystać tego debila tam. Zniszczyłem? Tak sobie myślę, bo wczoraj lekka taka z jedną słupką na... Fuck. Z... Ja sobie podejrzę go i nikt nie będzie, kurde, tak, że wszyscy będziecie sobie ukrywać gdzieś tam pod internetami, co wy sobie myślicie, że was nie wysłuchuję i nie gadam z wami. Klik tu, klik tam, klik wiele, wiele razy. Użytkownik o nazwie Voltar, kurwa, dobrze pamiętałem. Tylko nie chciałem tego powiedzieć na głos, bo przekręcanie cudzych ników czy cudzych imion, nazwisk i takie tam jest troszeczkę niegrzeczne, więc wolałem sobie sprawdzić. Wrócę tylko na... dobra. Z Voltarem wczoraj zbiegła się, bo widzę, że tylko tak on podchwycił temat i zaczął tak gadać, bo reszta tam raczej chyba tylko ogląda i tam słucha. Rozgadaliśmy się trochę o kolekcjonerce Wiedźmina Trójki i na temat tego, że to trochę nie fair ze strony CD Projektu. Tak, to jest nie fair, ponieważ na tą grę czekają miliony pewnie graczy prawdopodobnie i żeby dorwać się do tej kolekcjonerki trzeba coś tam zrobić i cena tej kolekcjonerki nie też będzie całkiem niezła. Za granicą. Okej, udało mi się uciec sowie nareszcie. Kuro, nie churo. Kurde, muszę zapamiętać jas. Dobra, i element of Rafn, czyli... Ja bym zgadywał... Rafn, kurde. Nie wiem, co to może być na polskie tłumaczenie. Bardziej bym to tłumaczył jak element wkurzenia się, coś takiego. Sandstone musimy znaleźć. I on jest zlokalizowany gdzieś tam, na szczycie góry. Dobra, ja tam wiem, gdzie jak tam dojść, mniej więcej. Wracając do tego, co... gadałem właśnie na komentarzach z kolegą, to, że CD Projekt trochę poleciał w kulki, jeżeli chodzi o taką małą ilość kolekcjonerek. Z jednej strony to jest takie właśnie lecenie w kulki, a z drugiej strony to chcą zrobić to, żeby to rzeczywiście była edycja kolekcjonerska i tak tylko ci, co chcą, to ją kupią. No tak, tylko że kurwa kupić to ją chyba chcą wszyscy, ponieważ to jest jednak wyczekiwana gra w cholerę. A po drugie, dupny to jest moim zdaniem pomysł, bo raz, że gra jest strasznie wyczekiwana, no ale pomyśleć na tę drugą stronę tak, że to jest taki sam chwyt, jaki zrobił Blizzard podczas wypuszczenia tego Diablo 3. Kolekcjonerek było mało, na Polskę, z tego co pamiętam, było ich jeszcze mniej, bo chyba sam Move.pl albo Ultima miało chyba 300 sztuk. 300 czy 1000, już nie pamiętam. Gdzieś trójka była na początku. Chyba 3, nie wiem. Wiem, że niektórym
od, no... Chwila. Człowiek ziewa jak debil. Preordery po prostu, wow. Preordery od, no... Brali i odmawiali, ponieważ nie wszyscy... No, osiadł. Nie wszyscy mieli ten... Nie mieli tyle ten produktu, żeby móc spokojnie każdemu zagwarantować kolekcjonerkę do ręki, więc odmawiali i odrzucali preordery dla niektórych osób. Co jest moim zdaniem też chujowe, no bo... Nie rozumiem tak lekko. Nie dogadać się trochę z producentem, że mają tyle i tyle zamówień, a producent leci sobie, wiecie, tak... Ma prawo oczywiście stanąć, tupnąć nogą, że oni produkują tylko tyle, chuj wam w dupę, reszta nara. Ale z drugiej strony to tak, wiecie, no... Później to wszystkie pieprzenie, wiecie, z jednej strony to tak. Z jednej strony mają prawo, bo to jest ich, tak? Ale z drugiej strony to jest takie to później gadanie, takie PR-owskie gadanie, że... A, szanujemy naszych fanów, te naszych produktów. Bardzo cieszymy się, że chcą kupić nasze produkty i będziemy chcieli was jak najlepiej, wiecie, szanujemy was, nie? I w ogóle, ale niestety, no, zrobiliśmy tylko tyle, żeby najwierniejsi fani dostali kolekcjonerkę. No to kurwa, jeżeli masz zamiar wyrobić grę, tak żeby fani mogli sobie w nią zagrać i zakupić kolekcjonerską wersję gry, to nie pierdol, że robisz tego specjalnie dla najwierniejszych fanów, bo fanów wiernych może być w chuj wiele i jeszcze, jeszcze ciut. A że zrobił tam, Blizzard zrobił tam chyba parę tysięcy tylko tych kolekcjonerek, które się okazały też były sprzedawane na Allegro po nawet i 1000 zł, a nie powiem o ile chodziły na eBayu, a niektóre nawet i z podpisami, kurczę, twórców, to chodziły już chyba po wielkie sumki takie, że głowa mała. Że bym wolał już kupić chyba konsolę za tą cenę, niż kurczę kupować sobie inną grę. Chociaż gryzę się trochę w język, bo kiedy gra wychodziła, nie załapałem się, chociaż miałem dużo czasu, żeby się załapać na kolekcjonerkę chyba na gram.pl. Nie zrobiłem tego, ponieważ myślałem sobie, że zamówię sobie centralnie przed dniem, jak będzie mnie tam stać się tam ewentualnie. Gówno z tego wyszło tak naprawdę. Dawaj, tak, mu spadniemy. A zapewniam, że tu mogę się łapać tych spadających kamieni. Gówno wyszło. Teraz troszeczkę żałuję, bo nie mam tej kolekcjonerki. Ja z chęcią bym ten, bo kolekcjonerkę z dodatku mam. Kolekcjonerki z dodatku najebali tyle, że do tej pory leży na internetach, że tak powiem. Czy w sklepach internetowych i w ogóle na półkach. Jest tyle tego, że po prostu... Nie da się tego po prostu jeszcze upchnąć i to schodzi po ceny takie malutkie. To się da, kurwa, zrobić, żeby kolekcjonerek było na tyle, żeby każdy mógł sobie kupić. Ale żeby zrobić główną podstawkę gry na kolekcjonerkę, to już mają trochę w dupie. I z tej strony ten projekt też trochę idzie w tą stronę, że zrobili kolekcjonerek tylko i tyle, tylko że z tej strony CD Projekt ma taką ulgę, w moim zdaniem, że ta kolekcjonerka jest tam ręcznie robiona, z tego co pamiętam. Jest ręcznie malowana, ręcznie tam, wiecie, największy detail, że tak powiem, robiony do tego. Więc no, wyprodukowanie takiej pewnie jednej figurki, gdzie jest sprzedawana ona w Polsce za tam cenę 400 zł, 450 zł plus przesyłka na konsolę Xbox i PS4, no to już troszeczkę jest kasy i powiem szczerze, że zapewne ta kolekcjonerka w naszym kraju na pewno im się nie zwraca. To jest pewne. Jeżeli to jest wyprodukowana kolekcjonerka za pomocą ludzkich rąk i nie jest robiona masówką, że po prostu robi to gościu model z gliny czy z czegoś, później robi to tak specjalnie, żeby odlewy robić i naparza to maszynowo, no to wiecie, no to tu jeszcze się zgodzę, że no, wyprodukowanie takiej jednej kolekcjonerki jest ciężkie. Jest naprawdę pracochłonne i po prostu no drogie, tak? Więc no dobra, dajmy im tutaj jakiś tam, że ten naprawdę kto kupi tą kolekcjonerkę, to powinien, kurwa, że powinien naprawdę być ten szczęśliwy, ale jednak 10 tysięcy kolekcjonerek na samą Polskę to tak troszeczkę malutko, nie sądzi ktoś? Chociaż patrząc na to, 10 tysięcy kolekcjonerek bez jednej, czyli po 3333 na
na konsolę czy na platformę. To jest zdecydowanie mało, jeżeli chodzi na Polskę, bo w Polsce ta gra była najbardziej chyba rozpowszechniona, bo to wiadomo, polska gra. Wiem, że tam było ten, ale szukam miejsca, żeby sobie zapisać grę. I powiem szczerze, że ja zamówiłem sobie grę na Amazonie. I co za to zapłacę około 700 zł plus przesyłka z Amazonu, która też nie będzie zbytnio tania. A mogłem dobić się do wersji polskiej i móc spokojnie sobie ją zahachmęcić za około 300, 450 zł plus przesyłka, co z mojej strony trochę jest chujowe, bo z tego co wiem i patrząc po Allegro, to powinniście się wszyscy domyśleć, że ludzie kupowali tych kolekcjonerek po więcej niż jedna na głowę. I to jest chujowe, dlatego że to nie jest kupowanie czegoś na to, aby mieć to, wiecie, jakoś tak ten. To jest specjalny hazard, hazard biznes, że kupujesz coś, czego jest mało, sprzedajesz za wyższą cenę. To też niby nie jest zakazane, ale jednak jeżeli robi się coś dla fanów, tak na przykład kolekcjonerską wersję gry tej, ówdzież, czy innej, powinno to jednak być zakazane. Jedna porcja żarcia na jedną mordę, wiecie, na jedną, będę gruby, na jedną głodną mordę, tak powinno być przynajmniej moim zdaniem, że ten kto kupił ma następny, a nie przyjdzie jakiś sklep, który zamówi, no to my bierzemy 20 sztuk, będzie nam leżeć, sprzedamy to troszeczkę drożej, ale to was tam już ten, wy macie swoją kasę. Takie chamskie, nie? Trochę denerwujące, że ktoś, nie że udało mu się, tylko że kupił, kurwa, chamsko 5 sztuk na przykład. Chyba że tam było zapisane gdzieś, że były dwie maksymalnie, no ale z drugiej strony też dwie maksymalnie, tak, no, to zmieni, to skracamy całą pulę o dwa. Ale wiecie, dla fanów. Ja szczerze powiedziawszy, kolekcjonerkę kupuję tylko dla siebie i kupię ją na Amazonie tylko po to, żeby u mnie stała, nie po to, żeby była na sprzedaż. Oczywiście wartość kolekcjonerki w przyszłości będzie pewnie znaczący, ale ja jestem kolekcjonerem i nie jestem jakoś tak nastawiony na sprzedaż. Rzadko co chcę sprzedawać, a kupować już używane to tym bardziej. O, ale był fuks. Chodź gruby, polecisz sobie do dołu. Pęk. Więc miałem kupił z Michońcią tą grę tylko po to, żeby ją mieć. I bardzo mi się to podoba. Mam skok w górę? Nie mam skoku w górę, ale to jestem. Dobra, wracając. Kurde, Wori. Co Wori? Musimy znowu pozbierać, jak zauważyliście, już tu mam 2 na 4. Kawałki klucza, muszę 4 kawałki klucza chyba zebrać, czy tam ileś. One są porozsiewane tutaj po tej mapie. Mam 3, kurde, to jeszcze żebym się zagadał tak, że nawet nie wiem ile mam. O, ale fuks. Teraz zginę. Zginę jak nic, mówiłem. Ta mapka jest już udoskonalona o to, że... Bez, że nie zapisałem sobie save'a tam na górze. Fuck. Nowa mapka jest udoskonalona o to, że przydaje nam się już piórko od Kuro specjalnie, aby móc troszeczkę przypierdzielić sobie czasu w powietrzu, dolecieć tam gdzie się chce. Gruby. Stru. To nie ma mowy, że mnie trafił za drugim razem. Po prostu używamy piórka, żeby móc się spokojnie podnieść. Kurde, ta po lewej stronie, po prawej stronie ten mapy wygląda mi jak ta, jak wątroba ludzka czy coś, dosłownie. Używamy tego właśnie, teraz przydatne jest to, ta umiejętność sobie latania takiego swobodnego dzięki naszemu piórku. Dobrze to odmieniam. Wróć na dół, zapisz, lecimy do góry. Jej, jest. Mam czwartą część. Teraz muszę sprawdzić tylko gdzie są drzwi. Są tutaj.
Muszę zrobić tak. Wygł, wygł, wygł. Wygł, wygł. Aha, 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 aha. Nie, muszę iść na dół. Na dół. No chyba sobie kpisz. Muszę iść nie tędy, tędy. A, i zginąłem. Nie wiem kiedy, ale za niedługo będziemy się zbierać do chyba ostatniej możliwej umiejętności do zdobycia dla Ori, którą jest tam, tam, param, pam. I będziemy mogli spokojnie już przejść do ostatniej części. Tam jeszcze nie wziąłem tego gówna do góry. Czemu nikt mi nie przypomina? Rozgadałem się trochę o tym CD projekcie i kolekcjonerkach. Tak, to jest chamskie, to jest, ale to jest z drugiej strony, to jest ich, niech robią co chcą, ale to jest chamskie podejście, żeby po parę rzeczy, po parę sztuk na jedną głowę. Chamsko, no ale cóż, nie moje. Ubolewam, że mogę nie trafić na kolekcjonerkę. Łachy bez, jeżeli nie chcą moich pieniędzy. Fuck, źle znowu poszedłem, gdzie ja muszę iść, żeby otworzyć te drzwi? Chwila, jak tam jest, tu są drzwi, tu o góry. A, muszę tamte może drzwi muszę rozwalić strzałem, bo nie pamiętam. Powrót, kurde, powrót jest najgorsza. Do góry, 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 bum, 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 bum. Tu sobie wlecę. No chyba gruby kpisz, stary, bo ci zaraz przypieprzę. No normalnie gangsta się załączy. Nie lubię tych zielonych grubych, kurwa, mają takiego cela. Dobra, tu mi podpowiada to, że tutaj w tej, w tym momencie strasznie przyspiesza, wiecie, wiater strasznie przyspiesza. Więc będę musiał czegoś użyć, a z tego co pamiętam, wypadnij stąd. Będę musiał chyba sobie załatwić jakiś kamyczek, żeby tam pierdylnąć. Zebrałem ciebie u góry. Aha! Dipshit. Zapisz. I teraz mogę iść dalej do drzwi. No kurde, teraz to się wszystko zdaje od razu. Cztery pieknięcia, otwarte. Otwarte powiedziałem. Posłuchajcie tej muzyki, kurde, jak ona fajnie brzmi. Chodź, dawaj. Dobranoc. Muszę tam zajść, bo przydałoby mi się to. Gruby! Łap, leć! Gruby, a on może jest grubokościsty. Tak, kurwa, chyba w oczach. Jesteś gruby, to się tego nie bój. Też kiedyś byłem gruby. Ważyło się swoje parę dziesiąt kilo. Wajcha! Wajchę przełóż. Ta tam tam tam. I zapisać. Pamiętać, zapisać po jakimś filmiku, bo to zżera dużo czasu. Zapisane. Tam nie wejdę, bo tam przyda mi się na pewno lepszy perk niż teraz mam do użytku. Czyli przydałby się więcej niż double jump. Uwierzcie mi na słowo, przeszedłem tą grę prawie dwa razy. Kiedyś tam. I co jest najlepsze, że kurde, jak skończę Ori, to będzie chwila pustki, jeżeli chodzi o nagrywanie z mojej strony, bo nie wiem, co następnego nagrywać. Co fajnego można uchwycić za pomocą mojej karty do zgrywania i takie tam. Nie mam żadnego pojęcia, co nagrywać. By była szantę. Szantę jeszcze nie jest zapowiedziane, więc szantę raczej nie będę miał gdzie, kiedy nagrać. Co miałem nagrywać jeszcze? Jeżeli chodzi o Splatoon, no to do Splatoon jeszcze jest, kurczę, miesiąc około. Chociaż i tak w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu prawdopodobnie mogę zniknąć na weekend, ponieważ... O, jest kulka. Ponieważ... Kurwa. Ponieważ... Jadę prawdopodobnie do Piotrka, a szkoda, że nie mam laptopa teraz do użytku, bo gdybym miał laptopa, zawiózłbym pojechałbym z laptopem do Piotrka i tam by się działo. Mam zamiar wziąć Wii U, więc we dwóch na jednym Wii U i we dwóch na jednej konsoli, powiem tyle, będzie się działo na pewno.
Dobra, teraz muszę używać mojej umiejętności odrzucania pewnych przedmiotów do takiego sprzętu, żeby... Dobra, ale najpierw... Co jest? Jogging. 2, 3, 4, 5. Jest achievement, aby podrzucać ten kamień tyle, żeby nie dotknął żadnego podłoża, ale on tutaj się zatrzymuje, więc tam muszę go rzucać centralnie do góry. Lekko w tą stronę. Kurde, muszę zejść na pewnym... Oh fuck. O tak. O, tutaj na pewno nie podrzucę. Ej, gdzie idziesz? Chodź tu. Dobra, liczymy. Raz. Jak w siatce. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 48 Jest. Jungle. Boom. Teraz co muszę zrobić? Na pewno muszę tutaj pójść, przeskoczyć tutaj i wziąć sobie ten drugi. Tak, abym mógł. To myślę, że ten ciul nie może mnie zabić, bo byłoby trochę nie fair, nie? Mogę iść na górę. Ej, lubisz się smażyć? Się smaż. Takie pytanie od tego teleankietera. Lubi się pani smażyć? Mamy miejsce piekle dla pani. O matko bosko, jaja święta, na Radio Maryja daje. Dobra, kulka teraz idzie w dół. Au. Kulka idzie tutaj. Cink. Normalnie, perfekto. Widzę, że powoli się zbliżamy do tego miejsca, w którym będę musiał przystopować z nagrywaniem i... O kurwa. O kurczę. Zapomniałem, że nie zapisuję na czym... Na... Ale achievement zrobiłem. Wajść, achievement zrobiłem. Jeżeli ktoś pytał, tak, jestem dziwko na achievement. Jeżeli komuś się to nie podoba, no sorry, stary, ale... Jednak coś w tych grach trzeba jeszcze robić zamiast... Ty oprócz przejścia jej w 100%, nie? To robi się achievementy do tego. Jeżeli nie lubisz wyzwań w grach, to po co w niego w ogóle grasz? Żeby poznać historię? To co to tak... Tak trochę dziwnie, nie? Dlatego są też wyzwania. To jest takie właśnie zaraz jest tak właśnie z ten... uświadomiłem sam siebie, że po to jest właśnie multiplayer w grach, żeby z grą nie kończyć za szybko, nie? Żeby zabawa trwała dalej. I dlatego Halo ma jedno z lepszych multiplayerów, przynajmniej miało jedno z lepszych multiplayerów o sieciówkach, kiedy skończyło się. Halo to akurat jest taka fajna gierka, że nie tylko... Co Soul Link? Unsafe Zone. Tu już mogę, tak? Co najlepsze jest, że Halo to jest nie tylko dobra kampania, która zajebiście się przedstawia sama w sobie, ale i tak, większy napis mi dajcie, bo nie widzę, gdzie lecę. Ale też i multiplayer, w który całkiem fajnie się gra, szczególnie wtedy, kiedy ludzi grało tyle. O matko boska, to jest to miejsce. Luknijcie na to. Pole na lewo i na prawo mamy iść, zebrać te dwa tutaj kawałki klucza, do którego możemy przejść później tam, ale żeby przejść tam, nie mogę dotykać ani okrzte ściany, podłogi, sufitu. Nic, więc muszę robić, lecieć sobie. O. Cyk, 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 cyk. Yeah, bitches. Fuck. Na szczęście jest to, że już przeszedłem tą grę raz i wiem, co tu robić. Jeżeli chcę lecieć prosto i nie wznosić się ani do góry, ani opadać, muszę tylko po prostu naciskać centralnie parę razy ten trigger. I wtedy Ori robi takie właśnie popierdzielone ruchy, dzięki którym leci, po prostu utrzymuje się w powietrzu na takim poziomie, abym ja mógł sobie spokojnie... Mógł sobie spokojnie lecieć i nie przeszkadzać... Lecieć i nie mieć problemów z tym zapanowaniem Oriego, żeby on spokojnie sobie tam... O, pyk, 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 cyk. Przeszedłem to za pierwszym razem, za
Grą, kiedy grałem to za pierwszym moim przejściem, zajęło mi to chyba dobre 30 minut, żeby tutaj się rozeznać, co, gdzie i jak działa. To jest raz. A dwa, to ginąłem przez to, że nie miałem dobrej taktyki, a dobra taktyka w niektórych grach to jest podstawa. Albo game teamplay, czy playerzy. No to jest na podstawie, mogę teraz powiedzieć, nowego runtera, w którym szukam, kurczę, osoby, które są ogarnięte, na przykład ogarnięte. Nie wiem, czy ktoś z was grał. Okej. Okay. Jeżeli ktoś tak, to możecie powiedzieć, co graliście, jakie gry MMO graliście, gracie, typu World of Warcraft, Neverwinter, Skyrim Online, The Elder Scrolls Online, Lineage, Ion, Terra, Metin. O matko boska, nie wiem dlaczego to powiedziałem. Co jeszcze takiego ciekawego? Last Chaos. A może i Last Chaos to było też ten? Last Chaos, Cabal. Czy Cable, jak to nazwam? Jaka nazwam Cabal? Bardzo fajna gierka z zajebistymi, wyglądającymi skillami. Jeżeli by kogoś to interesowało, tak teraz tu, to powiem tak. Ja grałem w World of Warcraft, Lineage 2, Ion, Terra, Metina troszeczkę. Co gruby, co uciekasz? Strzelaj, dawaj, pobawimy się w odbij piłkę. W Metina trochę. Grałem za swojego czasu, a nie, nie będę tego mówił nawet i... grałem w Last Chaos, grałem w Kabala, w którym wybiłem nawet dobry level, czyli jakiś tam 40 coś, czy 50, który jest bardzo ciężko nabić, bo ta gra centralnie jest nastawiona na farming. Grałem teraz w Neverwintera, grałem w co tam jeszcze, kurde, tych gier było dużo. The Elder Scrolls Online, jeżeli ktoś jest kumaty, to dobrze wie o tym, że mam tą grę, bo mam kolekcjonerkę i unboxa na moim koncie, więc tak, grałem w Elder Scrolls Online. Co jeszcze? Grałem w Dragon Prophet. Jeżeli ktoś nie wie, kto to Dragon Prophet, bardzo fajna gierka, która opiera się na dużym systemie pay to win, czyli free to play, znaczy się. Dobra, przerwimy. Ostatnią umiejętność, którą dostaniemy, to jest jakaś tam umiejętność od tej właśnie duszy, ostatnia duszy w Mebel, czyli Nir, Flood Air, coś tam, czyli dusza tego zawartego drzewka. Kontrolowała, można powiedzieć, wiatr i lot, jeżeli tak to tłumaczę, może się troszeczkę zakręciłem. Czyli po przytrzymaniu LT mogę nakierować Oriego w różne kierunki. Na ziemi mogę tylko w jeden sposób, czyli do góry. Ale gdy przyczepię się do ściany i spojrzę na przykład w prawo, pojawia się taka biała linia, którą mogę sobie wycelować gdzie i Ori się tam będzie odbiją za pomocą kropki A, klawisza A, i dzięki temu mogę rozbijać takie oto, takie oto mogę rozbijać przeszkody. Ale na dzisiaj to będzie tyle, po uzyskaniu tej nowej umiejętności muszę zakończyć dzisiaj, rozgadałem się znowu, chyba to nikogo nie przeszkadza, jeżeli ktoś w ogóle tego słucha, mojego pieprzenia. Jeżeli nie, no to stary, no to poczekasz do jutra, żeby zobaczyć kolejną część Ori in the Blind Forest. Mam nadzieję, że już nie zajmie nam to zbyt długo, ponieważ zmierzamy do góry. Gdy idziemy tam, gdy idziemy tutaj, z tego co pamiętam, to nie będzie koniec naszej przygody, ponieważ musimy wtedy udać się do... Chociaż nie, tam już jest wejście chyba do wulkanu, w którym znajduje się ostatnia część, do którego udajemy się, aby zanieść ostatni element... Kurczę, to dziwne przetłumaczenie. Muszę sobie to zacząć. Pierdzielne, co mam jeszcze sekundkę, to przetłumaczę sobie to słowo Warmth. Google tłumacz. Tak używam Google tłumacza czasami. Ciepło. Serdeczność, żywot, żywość, uniesienie. Element ciepła. Ja bym powiedział, że to jest element ognia. Nie wiem, dlaczego nazwali to element ciepła, no ale kurczę, lawa, ciepło, wiadomo. Dobra, nieważne. Jeżeli chodzi o to, będziemy musieli dostarczyć element ognia, jak na to nazwę, element ciepła, element ognia, element ognia. Był woda, ogień, wiatr, no ziemia, to wiemy, ziemia jest wszędzie. Element ognia do wulkanu, żeby go uspokoić i takie tam.
Może powiedziałem troszeczkę za dużo, ale raczej chyba nie powinniście się zbytnio ciekawić, czy dziwić, dlaczego no, wchodzimy do wulkanu, co może być w wulkanie, no w kurw, nie? I tyle. Ale to na dzisiaj koniec. Jutro będziemy zmierzać do wulkanu i przy samym wulkanie prawdopodobnie się zatrzymamy. Tak, aby zrobić maksymalnie 100% całej gry, chociaż nie zupełnie. Może akurat przejdę tą grę bez zrobienia 100%, mogę sobie zapisać, czy przed wejściem do wulkanu mogę sobie skopiować za pomocą tej gry, właśnie tutaj menu głównego Ori. Zapis mogę sobie skopiować i zagrać w niego jeszcze ponownie. Dobra, ale koniec, na tyle dzisiaj. Do jutra i do usłyszenia, ludzie. Nara.